Kręcimy scenę łóżkową. Scena łóżkowa, ale nie tak jak myślicie. Lechu leży w łóżku sam. Pomyślałem, że Janusz Głowacki najbardziej pokaże nam Lecha Wałęsę właśnie takiego, jakiego go nie znamy, jako człowieka, jako męża, jako ojca. Jesteś. Mój syn. Spytałem się, dlaczego do mnie, Andrzej, już się zgłaszasz w tej sprawie, bo ja jestem bardzo słaby w jakichś takich kapliczkach i monumentach. A on powiedział, że absolutnie nie zamierza robić z tego kapliczki. Jesteśmy na plaży w Orłowie, ponieważ słońce operuje bardzo mocno, mam przyklejony liść na nosie. Anuszka, dawaj dzieciaki, robimy zdjęcie. Chodźcie, chodźcie. Nie ma prawdziwego dramatu bez śmieszności. No, całe nasze życie jest wymieszane dokładnie i myślę, że to właśnie powinno być w tym filmie. Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mieszać. Chcesz wygrać z wojskiem? Z milicją, z Edwardem Gierkiem, tak? Ja nie chcę, ale muszę. Ja zawsze chcę zobaczyć jakąś taką, może wielką historię opowiedzianą właśnie z punktu widzenia pojedynczego człowieka, jednostki, to jak ta jednostka funkcjonuje na tle właśnie wydarzeń historycznych. W tej chwili myślę, że Lech jest postacią historyczną, to znaczy odzyskał wolność dla Polski, nową sytuację polityczną dla Europy. No fantastyczne, tak. To właśnie chciałbym, żeby wynikało z mojego filmu. Dobry.